Witam serdecznie, nazywam się Adam Witkowski, jestem instruktorem w toruńskim klubie karate Kyokushin. Zajmuję się juniorami oraz dziećmi. Chciałem przedstawić kilka ćwiczeń, które możecie wykonać w domu, na niewielkiej przestrzeni. Będziemy się rozciągali. Zatem zaczniemy od siadu płaskiego. Siadamy, stopy razem, paluszki skierowane w górę, kolana wyprostowane. Łapiemy się za palce i wykonujemy skłon. W myśli liczymy sobie do 10. Ok. Podpinamy lewą nogę, prawa wyprostowana. Skłon do nogi wyprostowanej, również do 10. Głową do środka, między swoje nogi. Pamiętamy o tym, żeby palce skierowane były w górę. Ok. Skłon do nogi zgiętej. Ok. Lewa rączka w górę i skłon do prawej nogi. Dobrze. Zamieniamy nogi. Pamiętamy o tym, żeby ćwiczenia wykonywać symetrycznie. Jeszcze raz. Prawą nóżkę zginamy, lewa wyprostowana, palce w górę, skłon i liczymy sobie do 10. Ok. Skłon czołem do maty między nóżki. Dobrze. I klatką do nogi zgiętej. Ok. Prawa rączka w górę i skłon bokiem. Dobrze. Wszystkie ćwiczenia wykonujemy licząc do 10. My wykonujemy to troszeczkę szybciej, ponieważ czas niestety biegnie, mamy go niezbyt wiele. Motylek, stopy do siebie, plecy wyprostowane, rozluźniamy swoje nogi i próbujemy docisnąć kolanka jak najmocniej w dół. Łokciami opieramy o nogi i mocno w dół, również liczymy do 10. Okay. Składamy nóżki. Jeżeli zachodzi taka potrzeba, możesz wykonać te ćwiczenia ponownie, bądź wykonać je w dłuższym czasie. Siadamy na kolankach, palce są podniesione do góry, dociskamy troszeczkę tak, żeby stopa nam się tutaj naciągnęła. Okay. Kolejne ćwiczenie w siadzie rozprocznym. Siadamy, nóżki wyprostowane, palce skierowane w górę, skłon do nogi prawej, liczymy do 10, oczywiście to samo na drugą stronę, również do 10 i próbujemy to samo wykonać bokiem, lewa ręka w górę i nie zapominamy o drugiej stronie. Składamy nóżki, rozluźniamy